Proszę Państwa, zatem teraz już oficjalnie witamy w Muzeum Historii Żydów Polskich. Prosimy o zajmowanie miejsc. Przed nami rozpoczęcie Kongresu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, Praktyki, Perspektywy i Wyzwania. Proszę pozwolić, że przywitam wszystkich państwa i dziękując za udział w kongresie, będę państwa takim towarzyszem i jednocześnie osobą do której można się zwrócić w razie jakiegokolwiek zagubienia, chociaż nie sądzę, żeby coś takiego mogło się podczas tych dwóch dni zdarzyć. Będą państwo zaopiekowani, ale można mnie traktować jako taki kontakt, ale są też z nami wolontariusze, później wyjaśnię w jaki sposób tych wspaniałych ludzi rozpoznać. A zatem witam państwa bardzo gorąco i chciałam powitać Wśród nas pana ambasadora AGRE Królestwa Norwegii w Polsce, jego ekscelencję Ojscena Bo. Jest z nami przewodniczący Rady Muzeum Polin, pan Marian Turski. Witamy też przedstawicieli Rady Muzeum, witamy także przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz partnerów projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, których pozwolę sobie przedstawić w kolejności alfabetycznej. Centrum Falstad, Europejskie Centrum Wergelanda, Muzeum Żydowskie w Oslo i Trondheim, Norweskie Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Witamy Państwa. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i naprawdę bardzo jest to dla mnie ważny moment i ważne spotkania, i obiecuję sobie bardzo wielu istotnych i inspirujących spotkań podczas tych dwóch dni. Spotykamy się w gronie międzynarodowym to jest kongres, o którym myślimy jako o święcie edukacji, o różnorodności, i takiej platformie wymiany doświadczeń. Będę Państwu opowiadała oczywiście dokładnie o tych zaplanowanych sesjach, dyskusjach, warsztatach zresztą Państwo to doskonali ale wiedzą, ale po prostu przypomnę. Jednak myślę też, że super istotne, bardzo ważne dla nas są te spotkania już mniej oficjalne, prywatne, te rozmowy, e, które będą się toczyły tutaj podczas tych dwóch dni i e, nie przeciągając dalej tego oficjalnego powitania, chciałam zaprosić tutaj do mnie pana Zygmunta Stępińskiego, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. Nasz gospodarz przemówi jako pierwszy. A szanowni Państwo, w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN chciałbym serdecznie powitać pana ambasadora Norwegii, wszystkich znamienitych gości, panelistów, uczestników Międzynarodowego Kongresu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Praktyki, perspektywy i wyzwania. Witam szczególnie pana Mariana Tarskiego. Marian, już nie musisz wstawać, wszyscy cię znają. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wśród tych wszystkich swoich podróży niekończących się jesteś dzisiaj razem z nami. No i ogromnie się cieszę, że w naszym dzisiejszym kongresie bierze udział pani Ingrid Sulerud, a bez której i mogę to z ręką na sercu powiedzieć. A ani pierwszy grant norweski, ani drugi, ani ten fantastyczny program edukacyjny, który zrealizowaliśmy łącznie przez chyba 7 czy 8 lat, nigdy nie doszłyby do skutku. Proszę Państwa, spotykamy się w szczególnych okolicznościach. 7 października palestyński ruch islamistyczny Hamas rozpoczął największy od lat atak na Izrael. Ofiary poniesione po obu stronach. Tylko do tej pory liczone są już w tysiącach. Jesteśmy myślami z naszymi izraelskimi przyjaciółmi i współpracownikami. Jeden z naszych kolegów, przyjaciół, współpracowników jest zakładnikiem. Został porwany z kibucu, w którym mieszkał. Wciąż wierzymy, że porozumienie jest możliwe i że ziemia, w którą wsiąkło już tyle krwi, cieszyć się będzie spokojem i szczęściem. Kilkaset kilometrów na wschód od Warszawy. Trwa od prawie dwóch lat krwawa wojna. To konflikt rodem z XX wieku, wywołany nienawiścią, ksenofobią, chęcią pognębienia i podbicia sąsiada, który ma celność domagać się samostanowienia i niepodległości. Rozległe ziemie Ukrainy, naszego bardzo bliskiego sąsiada, były przez stulecia domem Żydów aszkenazyjskich. A historia, którą można poznać w Muzeum Polin, to także przecież ich losy. Chcę poprosić Państwa o chwilę zadumy. Wstańmy zatem i uczcijmy minutą ciszy wszystkie niewinne ofiary obu wspomnianych konfliktów. Serdecznie dziękuję. Wojna, ksenofobia, nietolerancja to niestety wciąż aktualne wyzwania, których nie wolno ignorować. Choć można z przekonaniem stwierdzić, że cycerańska maksyma historia magistra vita es nigdy się nie przyjęła, głęboko wierzę w tę wielką lekcję, jaką daje nam historia. Ta lekcja dla dominującej większości. Były fałszywe te lekcje dla fałszywej dla, dla dominującej większości, były fajrzywie pojmowane, przede wszystkim dotyczy to interesu zbiorowego, nie zmieniło się w krzywdzenie mniejszości. O końcu tej zgodnej ścieżki mówił Marian Turski, przypominając w Auschwitz, że Auschwitz nie spadło z nieba. Dla tych, którzy przybywają z daleka, by osiedlić się w nowych dla nich krajach, potrzebny jest natomiast czas na poznanie lokalnych zwyczajów, języków i tradycji. Czy w takim kulturowym tyglu nie powstają napięcia? Oczywiście, że powstają, ale historia naszego kraju i całego świata to dzieje wielkich migracji. Muzeum Polin jest właśnie dowodem na to, że Rzeczpospolita była przez stulecia aleną kulturowej różnorodności w którym krwiła jej siła, a nie słabość. Jak można odwołać się do tego wspaniałego dziedzictwa i okazywać dumę z tolerancji dawnych władców, także w stosunku do Żydów polskich, których sam jestem potomkiem, przy równoczesnym hołubieniu moneczniczności, trzaskaniu drzwiami przez ludźmi uciekającymi od wojen i biedy oraz krzywdy. Wspólne życie to nie jest utopia. Wystarczy zejść kilka pięter niżej i przekonać się o tym na własne oczy na naszej wystawie stałej. Ta opowieść nie jest wyrzutem ani oskarżeniem. Ona przypomina. Przypomina, że Polska zasobna i silna to Rzeczpospolita, wielokulturowa i wielonarodowa. Choć nie brakło w niej konfliktów, niesprawiedliwości i ucisku. Jest to wielka spuścizna, z której powinniśmy nauczyć się czerpać. Ta Rzeczpospolita to także fundament historii Żydów, bo w niej przez wieki było serce, było serce żydowskiego świata, rozwijały się prądy religijne, rozkwitało żydowskie oświecenie, a niezliczone pokolenia budowały swoją tożsamość, tworząc wspaniałą kulturę. O tym właśnie opowiada program Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, który przez ostatnie lata stanowił trzon działalności Muzeum Polin. Nie było tygodnia, w którym nie zaprosilibyśmy do naszej publiczności na wydarzenia edukacyjne czy kulturalne realizowane dzięki grantowi norweskiemu. Dzięki niemu możliwo, możliwe stało się uruchomienie procesu, który uczy, jak być bardziej uważnym na krzywdę, na los. I potrzeby bliźnich. To także proces budowania dumy z dziedzictwa różnorodności i mądrości minionych pokoleń. Program powstał dzięki współpracy kilku rządów, wielu instytucji oraz licznej grupie oddanych w sprawie edukatorek i edukatorów, naukowczyń i naukowców, specjalistów i specjalistek, wolontariuszek i wolontariuszy, a także osób. Odpowiadającą za sprawną obsługę programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Rozpoczynający się dzisiaj kongres nie tylko podsumuje cztery lata tego niezwykłego programu, wskaże także kierunki, w których w najbliższym czasie będą wymagały naszej szczególnej troski i zaangażowania. Efekty ZDK są mierzalne i wymierne. To jest chyba gigantyczne osiągnięcie, bo dokładnie wiemy, co robiliśmy, do kogo dotarliśmy i jaki mieliśmy wpływ na zmianę postaw. Mamy jednak świadomość, że jesteśmy dopiero na początku drogi, a nasze muzeum istniejące zaledwie od dekady to tylko mgnienie oka w tysiącletniej historii polskich Żydów. Program Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, jestem o tym naprawdę przekonany, Zapiszę się wszakże na kartach tej historii z złotymi zgłoskami. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję przedstawicielom rządów Norwegii i Polski o wsparcie i możliwość realizacji tak wielkiego programu. Od rozpoczęcia pierwszego projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe we wrześniu 2013 roku mija właśnie 10 lat. 10 lat ciężkiej pracy, wielu dyskusji, mnóstwa sukcesów, ale też czasem frustracji i zniechęcenia. Przez ten czas stworzyliśmy nie tylko partnerstwa, ale i przyjaźnie, które mam nadzieję przeniesiemy na kolejne dziesięciolecia, a może i dłużej. Za te dziesięć lat jestem ogromnie wdzięczny partnerom projektu oraz przedstawicielom ambasady Norwegii, na których wsparcie mogliśmy zawsze liczyć. Pracownikom naszych Czyli w polskich ministerstwach, departamentów, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bez Was byśmy nie podołali. Mojemu zespołowi, a proszę wierzyć, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mam zaszczyt kierować tym zespołem, należą się słowa najwyższego uznania. Ale wreszcie. Chciałem jeszcze raz podziękować inicjatorce projektu, pani Ingrid Schulerud, bez której to wszystko nie byłoby możliwe i byśmy się tutaj dzisiaj zapewne nie spotkali. Ingrid, dziękuję Ci bardzo za zaufanie i za wiarę okazaną nam 10 lat temu. A Państwu wszystkim życzę udanych dyskusji, spotkań i proszę czuć się jak u siebie w domu. Dziękuję. Dziękujemy panie dyrektorze. Oddaję jeszcze ten ważny element. A teraz zapraszam do nas ambasadora Gry Królestwa Norwegii, jego ekscelencję Oystena Bo. directors, uh, ladies and gentlemen, dear friends, i'm just so honored to be among you today. Uh, the museum of the history of polish jews has become one of the landmarks in warsaw. this museum uh, is a place providing a, a, a unique overview to visitors from around the globe of the polish-jewish history. throughout the centuries, the jewish heritage in poland has, is a history of tolerance and cooperation. but one chapter of, the, of this history has been tragically marked by the holocaust all over europe. the sacrifices of the jewish population were, were immense, and particularly so in poland. this part of our history is important for poland, for europe, and for the world. and we have an obligation to pass this important knowledge and history on to future generations so that mankind never forgets. this is why the poland museum is so important. but at the same time, the Polish, the, the, the Polish Museum is mainly a, a museum of life. It's about the life of the Jews in Poland, it is about the Jewish heritage, and it's about the contribution of, of Jewish communities to the culture and art, philosophy, science, law, r religion, and societies in Europe and beyond. And I'm both proud and honored uh, and pleased that Norway can contribute. To making Jewish biographies and, and, and historical narratives better known, uh, and that we support the important educational and cultural program Jewish Cultural Heritage. This is made possible through the EA Norway grants, which are an expression of Norway's shared solidarity and responsibility for Europe's future. The grants are founded on common values of democracy, human rights, and dignity. Program dokumentuje historię i osiągnięcia Żydów, którzy żyli w Polsce przecież przez tysiąc lat. Promuje też tolerancję, dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie dzięki wielu działaniom edukacyjnym dla młodzieży, dzieci, edukatorów i nauczycieli. Dzięki temu programowi powstała wspaniała platforma do wymiany wiedzy, i refleksji na temat współczesnych wielokulturowych społeczeństw. Jak żyć obok siebie, jak zrozumieć bliźniego, czyli sąsiada, jak przeprowadzić młodych ludzi przez ten gąszcz różnorodności religijnej i kulturowej, jak ich zaszczepić przeciwko nietolerancji i przemocy. Grant norweski EOG buduje też stosunki dwustronne między Norwegią i Polską. Dzięki grantowi nasze kraje mogą się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć i zbudować nowe więzy partnerstwa. Dlatego bardzo się cieszę, że w tym projekcie jest też silny komponent dwustronny. Na przestrzeni lat Muzeum Polin zbudowało znakomite relacje z wieloma partnerami z Norwegii. Norweskie Centrum nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi. Muzeum Żydowskie w Oslo. Centrum Wergelanda, a także Centrum Falstad. Witam wszystkich Państwa z tych ośrodków i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Te norweskie instytucje na co dzień starają się ocalić pamięć i wspierać lepsze zrozumienie, wspierać prawa człowieka i ruchy obywatelskie. Upamiętniają także Żydów norweskich. Przed II wojną światową. Norweska, żydowska społeczność w Norwegii była bardzo niewielka. Głównie to było w miastach Oslo i Trondheim. W momencie nazistowskiej inwazji kolaborancki rząd Norwegii pod przewodnictwem Kislinga zdecydował, że ta społeczność będzie prześladowana. Część tej społeczności udało się uratować dzięki ruchowi oporu, ale w listopadzie 1942 roku na statku Donau większość z nich została deportowana, wywieziona do Auschwitz i tam zgładzona. Nie chcę porównywać tych norweskich wydarzeń z tym, co działo się na terenie polskich ziem, ale za każdą liczbą, większą czy mniejszą, kryje się pojedynczy człowiek. Pamiętam przez mojej podstawówki, co roku w grudniu, mieliśmy taką specjalną uroczystość spotkanie przy tablicy upamiętniającej chłopca nazwiskiem Davidson. Był to siedmiolatek, żydowski chłopiec z wieziono na statku Donał razem z matką, razem z siostrą nazywał się John Christian i niestety 1 grudnia zginął w Auschwitz. Pamiętam też, jak moja mama opowiadała, co było w czasie wojny, że mój dziadek był członkiem ruchu oporu i rodzina bała się, że zostanie schwytany, będzie torturowany. Centrum Falstad też się właśnie tym zajmuje i stara się tę pamięć przenieść w kolejne pokolenia. Nasz Premier Jens Stoltenberg wyraził taki żal, że te 80 lat wcześniej te wywózki rzeczywiście z gruntu Norwegii mogły mieć miejsce. Powiedział też, że nawet dzisiaj w Europie nie brakuje nienawiści, ksenofobii. W tej chwili, jak powiedział pan dyrektor Stępiński, mamy dramatyczne na Bliskim Wschodzie, mamy wojnę w Ukrainie, mamy reżimy autokratyczne, które starają się obalić demokrację i przywrócić porządek narodowy. Patrząc na to, co się ostatnio dzieje na Bliskim Wschodzie, musimy sobie wszyscy przypomnieć, że tolerancja i zapobieganie przemocy jest znowu na czele agendy. Norweski rząd jest w pełnej gotowości w obliczu wydarzeń w strefie gazi, gazy. Sprzeciwiamy się tym potwornym atakom Hamasu. Uważamy, że należy uwolnić zakładników. I że obie strony powinny za wszelką cenę chronić cywilów. Mówiłem o tym, że powinniśmy przekazać naszą wiedzę dzieciom. Powinniśmy się uczyć z tego, co kiedyś się wydarzyło, tak, żeby historia wreszcie przestała się powtarzać. Uczmy się na błędach przeszłości. Tylko tak możemy zbudować piękniejszą przyszłość. Chcę bardzo podziękować Muzeum Polin za Wasze wysiłki, to co robicie, żeby otworzyć oczy młodym kolejnym pokoleniom. Niezmordowanie staracie się. Podtrzymywać pamięć o wspaniałym współistnieniu Polaków i Żydów przez te tysiąc lat. Prezentujecie mozaikę życia intelektualnego, kulturowego, religijnego Żydów. To wspaniała lekcja tolerancji, praw człowieka, wolności. To droga do dialogu międzykulturowego, do szacunku dla tych, którzy się od nas różnią. Każdy, kto życzy Polsce Powodzenia musi pamiętać o szacunku dla człowieka, o godności człowieka. My jako Norwegia i również jako ambasada Norwegii w Polsce cieszymy się, że możemy z wami tę misję realizować. W sensie, no bo właśnie w skrótowej formie podsumowuje działania Muzeum i jego partnerów w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. No to sprawdźmy, czy nasze telekino jest gotowe. Poproszę o projekcję. Powiem, że ta kolejka stojąca przed Muzeum Polin to nie był pomysł twórców tego filmu, tylko zdjęcia które dokumentują zainteresowanie, jakim to niezwykłe miejsce cieszy się w Polsce i nie tylko. Przed nami teraz wykład otwarcia. Chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania wykładu pod tytułem Czy jesteśmy odpowiedzialni za przeszłość, o uczeniu, jak się uczyć z historii? Ten wykład przygotował dla nas i wygłosi profesor, doktor habilitowany Dariusz Stola, który chyba w muzeum czuje się trochę jak u siebie w domu. Zapraszam Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że mam szansę tu przemawiać, zwłaszcza, że na sali widzę wielu przyjaciół z Polski, z Norwegii. Proszę Państwa, czy odpowiadamy za przeszłość? Ja na koniec podam Państwu, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie, ale ona wraca wielokrotnie w Polsce, podczas dyskusjach o przeszłości, wraca takie pytanie o wstyd, o dumę, o odpowiedzialność, o winę. Ale zacznijmy od przeszłości. Ja jestem z zawodu historykiem. Mówię, za, zanim wydamy osąd, spójrzmy, co chcemy osądzić. Ja wybrałem dla Państwa parę wydarzeń z XX-wiecznej historii Polski, kiedy to historia przyspieszała. To jest oczywiście przenośnia doba ma zawsze 24 godziny. Jest to przenośnia w tym sensie, że są takie momenty, kiedy wydarzenia nabierają, a może zmieniają kierunek, wchodzą w pewien zakręt historyczny, kiedy w krótkim czasie. Dzieje się coś, co ma potem wpływ na wiele następnych lat. Wybrałem parę takich momentów ze względu na historię polsko-żydowską, na historię Żydów w Polsce, ale wydaje mi się, że one dotyczyły nie tylko tej jednej grupy obywateli, dotyczyły dużo szerszych grup, dlatego że idee, które przy tej okazji albo zostały wyrażone, albo były tylko praktykowane, miały wpływ na bardzo wiele osób. Zacznę od bardzo dramatycznego momentu. W zeszłym roku obchodziliśmy jego stulecie, w grudniu zeszłego roku, mianowicie zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza. W grudniu 1922 roku Gabriel Narutowicz został wpierw wybrany, ku zaskoczeniu chyba wszystkich, także z samego siebie, na prezydenta. Wówczas prezydenta wybierały połączone izby Sejmu i Senatu, nie w wyborach powszechnych, tak jak to jest obecnie. I spośród szeregu kandydatów wybrały właśnie osobę, która może nie była najmniej prawdopodobnym zwycięzcą, ale z pewnością nie należała do, do, do liderów. Gabriel Narutowicz był naukowcem. Przez wiele lat pracował w Szwajcarii. Był kandydatem zgłoszonym przez PSL wyzwolenie lewicową partię chłopską. I wygrał z kilku powodów m.in. dlatego, że główny Kandydat prawicy, Maurycy Zawojski, był kandydatem samobójczym. Był jednym z większych posiadaczy ziemskich. W chwili, kiedy reprezentacja chłopów w parlamencie była znaczna, proponowanie im kogoś, kto był ikoną ich przeciwników społecznych, politycznych i ekonomicznych, było zgoła samobójcze. Niemniej potrzeba była sześć rund głosowań, podczas których poszczególni posłowie przesuwali głosy na różnych kandydatów, do tego, żeby właśnie. Głosy lewicy, ale także Centrum Chłopskiego PSL Piast i głosy mniejszości narodowych, posłów mniejszości narodowych niemieckich, ukraińskich, żydowskich, przesunęły się właśnie na, na Narutowicza, który nie był początkowo kandydatem mniejszości. Był to y y y, Baudouin de Courtenay, profesor wy, wybitny, y uczony, a zarazem z zwolennik takiego bardzo obywatelskiego, równościowego podejścia do, do kwestii mniejszościowej w Polsce. Więc Narutowicz został pierwszym prezydentem. <try> Trzy dni potem został zaprzysiężony i nieca, niewiele ponad dwa tygodnie później niedaleko stąd w budynku Zachęty na wystawie malarstwa podszedł do niego Eligiusz Niewiadomski, malarz. Malarz, sympatyk endecji, człowiek emocjonalnie niezrównoważony, wyjął pistolet, oddał kilka strzałów. Strzały były śmiertelne, nie udało się uratować prezydenta i to są fakty. Eliusz Niewiadomski został po kilku tygodniach osądzony, nie, nie uciekał, przyznał się do czynu, ale nie przyznał się do winy, bardzo podkreślam jego słowa z sądu. Kilka tygodni później został stracony za zabójstwo. E, więc samo wydarzenie w sobie już jest dramatyczne. Pierwszy prezydent Rzeczpospolitej po ponad 120 latach niewoli, demokratycznie wybrany zostaje zabity. E, ale nie mniej ważne były okoliczności, w których doszło do tego czynu. Otóż został zabity po kilku dniach niebywałej nagonki propagandowej w prasie prawicowej, na wiecach, na ulicy warszawskiej, przeciwko żydowskiemu prezydentowi. Co to znaczyło dla ludzi, którzy go atakowali? No to, że między innymi został wybrany za pomocą głosów posłów żydowskich. One nie były najważniejsze. Większość głosów pochodziło od partii chłopskich, które zostały oddane. Na nie niemniej jego przeciwnicy wybrali właśnie to, że jest posłem żydowskim. Był obrzucony śniegiem i błotem, jak przejeżdżał przez Warszawę. Grożono mu śmiercią w listach, i ostatecznie ta atmosfera doprowadziła do tego, że Eligiusz Niewiadomski, jak powiedziałem, zwolennik Endecji, ale nie członek ani partii, ani żadnej organizacji endeckiej, w młodości był członkiem Ruchu Narodowego, i malarz. To też wydaje mi się godne uwagi, bo była ta epoka, w której artyści sądzili, że wolno im więcej, że pewien talent daje im prawo do zachowań, do których nie mają prawo inni ludzie. Niektórzy sądzą, że to trwa nadal. Jak się Państwo będą ciekawi, to mogę powiedzieć, co ja sądzę o tym, co mogą artyści, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że podczas procesu on nie zaprzeczał temu, że zabił Narutowicza, natomiast zaprzeczał temu, że jest winny. I co jest też ważne, jak proces był komentowany w prasie, zwłaszcza w prasie prawicowej, prasie narodowej demokracji, ruchu nacjonalistycznego. Otóż po początkowym lękliwym dystansowaniu się od zabójcy, a lęk był dobrze uzasadniony, bo na ulicy warszawskiej wrzało i wielu działaczy, zwłaszcza socjalistycznych, a Warszawa była twierdzą ruchu socjalistycznego, zwłaszcza w robotniczych dzielnicach no po prostu wzywało do tego, żeby się rozprawić z prawicą, z tymi, którzy szczuli na prezydenta w dniach poprzednich, no to groziło rozlewem krwi. I tak już doszło do zamieszek, doszło do, do, do bujek na ulicach, czasami krwawych bujek z użyciem noży i innych niebezpiecznych przedmiotów. Więc dzięki zdecydowanej postawie rządu i przywódców socjalistycznych, którzy koniec końców wezwali do opanowania, udało się tego uniknąć. Niemniej obawy wybitnych Felietonistów prawicy, że może dojść do linczu na nich na, na warszawskiej ulicznie, były zupełnie uzasadnione. Nie, już w kilka tygodni później, podczas procesu, ich postawa zaczęła się zmieniać. Nadal potępiali sam czyn, chociaż nazywali go coraz bardziej dramatem, katastrofą, a nie zbrodnią. Natomiast wyraźnie sympatyzowali z motywami, które wyrażał morderca. A te motywy były takie, że niewiadomski chciał uratować Polskę przed zdominowaniem przez Żydów. Co więcej, powiedział, że najpierw chciał zabić Piłsudskiego, którego uważał za najbardziej niebezpiecznego przedstawiciela tendencji do podporządkowania Polski Żydom, do stworzenia judeo Jego obrońca także bardzo oględnie się wypowiadał w tej sprawie. Sąd nie ustankowywał się szczegółowo do tych jego motywów. Sam czyn był, nie ulegał wątpliwości, co, co po nim nastąpi. Niemal jednogłośnie sąd podjął decyzję o tym, żeby go skazać na karę śmierci. Niemniej właśnie ta ewolucja, za którą stoją pewne głębsze idee, a idea polityczna, która za tym stała, była wprost wyrażona przez przywódców polskiej prawicy. I ona brzmiała tak: najważniejsze decyzje w państwie, takie jak wybór prezydenta, powinny wymagać polskiej większości. Co to jest polska większość? To jest większość etnicznych Polaków, mówiących po polsku katolików. I mówili to wprost. Oczywiście pozostali protestowali, mówiąc, nie ma nic takiego w Konstytucji. Wszyscy obywatele są równi. A zatem prawica chciała de facto stworzyć dwie grupy obywateli. Tą szeroką, którzy mogą brać udział w wyborach, kandydować do Sejmu itd. I węższą, która może decydować o tych najważniejszych sprawach. I to oczywiście oznaczało zmianę ustroju Rzeczpospolitej. Wbrew konstytucji, wbrew pewnym zobowiązaniom międzynarodowym, które Polska podjęła wcześniej, na przykład tak, podczas konferencji pokojowej w Wersalu. Niemniej była to bardzo ważna idea, od której jej rzecznicy nigdy nie odstąpili. Bronili jej, i to pięknie widać, podczas procesu i po wykonaniu wyroku, kiedy nagle Eligiusz Niewiadomski, owszem, pozostaje zabójcą, ale poniekąd staje się bohaterem, który chce uwolnić Polskę od tej strasznej niewoli, która ją czeka. Nawet jego rzecznicy mówili, że poniekąd jest gorzej niż za zaborów, bo wtedy był duch walki z zaborcami, a teraz już go nie ma. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna idea, która nigdy nie została odrzucona przez jej zwolenników. Oni byliby gotowi potąpić sam czyn, ale motywy tego czynu uważali za słuszne. I tak proszę Państwa, w mniemaniu niektórych pozostało do dzisiaj, ja poproszę o slajd. Dwa takie slajdy, jak Państwo za chwilę zobaczą. Taka idea, że Eligiusz Niewiadomski... Nie jest po prostu mordercą. I to mordercą motywowanym bardzo niebezpiecznymi ideami. E, czekamy na slajd. On może być za chwilkę. Jest jednoznaczny w swojej wymowie. E, I to pozostało w umysłach wielu ludzi. O bardzo proszę. Prawdziwy bohater religijny już niewiadomski. Jak Państwo widzą, zdjęcie jest kolorowe. Zrobione było niedawno, zdaje się, w Kielcach. I poproszę jeszcze o drugi slajd, bardzo podobny, w treści zrobiony na stopniach zachęty już Niewiadomski, człowiek zasad. Tak, bo miał zasady, bez wątpienia był pryncypialny. Tak? Pytanie, jakie to były zasady? Otóż te zasady przez sporą część przywódców ideowych II Rzeczypospolitej nigdy nie zostały odrzucone i istnieją w pewnych kręgach do dzisiaj, jak Państwo widzą. Ci młodzi ludzie głoszą chwałę tego człowieka, a na jego grobie składane są systematycznie świeże kwiaty. To jest bardzo ważny moment, dlatego że, jak mówię, niektórzy obywatele Rzeczpospolitej mogli się poczuć wtedy, że są obywatelami drugiej kategorii. I ci, którzy się nie zgadzają z tą ideą, mogą być zabici, i aczkolwiek, jak mówię, praktycznie wszystkie siły polityczne potępiły sam akt, ale nie potępiły jego motywów. Dobrze, już dziękuję za te slajdy, nie będziemy propagować tych idei na tej sali. Teraz chciałbym się przenieść o dwadzieścia kilka lat później. Lata 1944-1947 powstaje nowa Polska powojenna. Jest to zupełnie inna Polska niż cała poprzednia historia Polski. Ma inne granice, inną ludność, inny skład etniczny. Jest to Polska, która wynurza się z katastrofy II wojny światowej. Co w szczególnie w przypadku historii polsko-żydowskiej jest oczywiste, że to jest zupełnie inna historia. Można nawet powiedzieć, jeżeli myślimy, że jakiś kraj to jest terytorium, ludność, ustrój polityczny, gospodarka, kultura, to prawie wszystko się zmieniło. Było zupełnie inne terytorium. Polska utraciła połowę terytorium, nabyła jedną trzecią od Niemiec. Miała zupełnie inną strukturę ludności, nie tylko etniczną. Elity zostały głęboko przetrzebione. Miała inny ustrój polityczny wprowadzany stopniowo, jak wiemy, i miała mieć inny ustrój gospodarczy także wkrótce potem. Wreszcie, jeszcze w latach 44-46, o tym nie było mowy, ale w latach 49-53 bardzo wyraźnie miała stworzyć nową kulturę, komunistyczną kulturę. I tu jest bardzo ciekawy moment, co się dzieje. Otóż chodzi o to, że wcale nie było pewne, czy polscy Żydzi będą obywatelami tej przyszłej Polski. W manifestie PKWN, głównym dokumencie nowego rządu zdominowanego przez komunistów z lata 1944 roku, jest mowa, że będzie zapewniona opieka Żydom tak strasznie doświadczonym w tej katastrofie. I jednym z członków PKWN, tego rządu de facto, jest Emil Zomerstein, przedwojenny syjonista. To piękna scena, proszę Państwa, jak w Kremlu jest przyjmowana polska delegacja i Stalin czule go obejmuje. On spędził poprzednie lata w łagrze, skąd został wypuszczony właśnie, jak rozumiem, pod warunkiem tego, że, 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 że przyłączy się do tego komitetu. Niemniej początkowo rzeczywiście jest tak, no, że po pierwsze Żydzi są uwolnieni od, od tej zmory wojny, ci, którzy przeżyli. Natomiast najważniejsze decyzje, do dzisiaj nie jesteśmy pewni jak to się stało, to były takie decyzje o tym, żeby objąć polskich Żydów w ZSRR prawem repatriacji do Polski. Czyli wyjechania ze Związku Radzieckiego w jego nowych granicach w nowe granice Polski. To nie było do końca pewne, niemniej, jak mówię, nie znamy okoliczności, ale koniec końców Związek Radziecki wyraził na to zgodę. I dzięki temu około 200 tysięcy polskich Żydów, którzy przeżyli wojnę głównie w głębi Związku Radzieckiego, w łagrach, na Syberii, w Azji Środkowej, jako żołnierze Armii Czerwonej, mogło przesiedlić się do Polski. Dlaczego to jest takie ważne? bo to było 80% wszystkich Żydów, którzy się wtedy w Polsce znaleźli i 2 trzecie polskich Żydów, którzy przeżyli wojnę. Gdyby oni nie mogli wrócić, Polska powojenna miałaby jakieś 30 do 50 tysięcy Żydów w szczytowym momencie, a miała w szczytowym momencie 300 tysięcy Żydów. To jest bardzo ważne wydarzenie. I początkowo partie syjonistyczne mogły działać, więc było coś takiego przychylnego. Co więcej, co więcej ten nowy rząd zwalczał antysemitów. Część dlatego, że pryncypialnie jako komuniści, ortodoksyjni marksiści uważali, że antysemityzm to jest broń reakcji przeciwko klasom ludowym, a część dlatego, że antysemici byli też wrogami nowej władzy z reguły. Podziemie zbrojne było przeważnie skrajnie prawicowe, nie całe, ale w dużej mierze skrajnie prawicowe i zapiekle antysemickie, w przekonaniu właśnie, że nadeszła nowa władza żydowska. W związku z czym Niemal wszystkie organizacje żydowskie popierały nowy rząd jako jedyny, który może zapewnić Żydom bezpieczeństwo. I obiecuje przynajmniej równouprawnienie. I początkowo w dużej mierze ono działa, nawet jest trochę większa tolerancja dla polityki żydowskiej niezależnej niż, niż inne. Więc mamy taką sytuację, w której wydaje się, że nareszcie powstanie taka Polska, w której Żydzi nie będą obywatelami drugiej kategorii. I tak to wyglądało początkowo. Niemniej po pierwsze znaczna część Żydów, niemal połowa Żydów, którzy się w Polsce znaleźli, wyjechała, zwłaszcza po pogromie kieleckim, w drugiej połowie 1946 roku. Niemniej rząd to tolerował, to jest trochę inna historia dlaczego. Rząd próbował chronić Żydów przed przemocą, mamy fale przemocy antyżydowskiej, nie zawsze skutecznie, ale przynajmniej podejmował takie próby. Przy tym podkreślam, to był rząd, w którym był Stanisław Mikołajczyk jako wicepremier. To jeszcze nie jest rząd ściśle komunistyczny, to jest ten rząd okresu przejściowego. Ale zarazem dzieją się takie rzeczy, o których być może Państwo nie wiedzą. Na przykład to, że władze upaństwowiły cały majątek gmin żydowskich. Instytucja żydowskich gmin wyznaniowych została zniesiona, a ich majątek upaństwowiony. To obok reformy rolnej, przejęcia mienia niemieckiego na ziemiach zachodnich jest, jest, jest bardzo ważny składnik wielkiej rewolucji w prawie własnościowym, którą, która wówczas była wprowadzana. I można powiedzieć, że to się, ta nowa Polska zaczynała się po tej strasznej tragedii zagłady, zaczynała się dość dobrze, ale już wkrótce potem, od 48. roku i z przyspieszeniem w początku lat 50., ta Polska się zmienia na modłę sowiecką. I między nimi są likwidowane różne partie żydowskie, w zasadzie wszystkie organizacje społeczne są redukowane do po jednej w każdej dziedzinie, jeden związek literatów, jeden związek zawodowy i też jedna organizacja żydowska ściśle kontrolowana przez, przez komunistów wówczas powstaje. I, i przy czym właśnie to nie jest ściśle żydowskie. To jest ogólne zglejszachtowanie społeczeństwa polskiego i to jest to samo się dzieje w czasowacji na Węgrzech, w Bułgarii wszędzie tam gdzie rządzą komuniści. W ramach początku zimnej wojny mamy taką konsolidację w przygotowaniu do przyszłego zwarcia z Zachodem. A dlaczego to jest dla nas ważne? Bo stalinizm oznacza depluralizację. Nie ma możliwości bycia takim albo innym. Jak ktoś chce być dobrym Polakiem, to ma tylko jeden sposób bycia dobrym Polakiem. W tym jeden sposób bycia dobrym żydowskim Polakiem. Może się uczyć w języku jidysz, ale musi kochać partię i być wdzięcznym Związkowi Radzieckiemu. To jest to zawężenie możliwości. I to będzie powracający temat, tak jak przy okazji zabicia Narutowicza. Okazuje się, że tak naprawdę zawężamy możliwość tego, co znaczy być dobrym Polakiem, pełnoprawnym Polakiem. I to jest, to jest ten. Ten, 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 ten klucz do zrozumienia stalinizmu najkrótszy. Więc mamy względnie dobry początek, ale potem to wszystko się zmienia bardzo szybko. I teraz jest dyskusja w historyków, czy od początku komuniści chcieli tak zrobić, czy dopiero potem wpadnie na ten pomysł, czy Stalin chciał tego od razu, czy nie. To jest inna sprawa. Ważne jest, że tak się stało, że to znowu zostało zamężone. I potem Żydzi są prześladowani nie jako Żydzi, ale z dwóch powodów. Po pierwsze za kosmopolityzm i to wychodzi ze Związku Radzieckiego, za to, że nie są wystarczająco nacjonalistyczni. A po drugie za sejonizm, czyli za żydowski nacjonalizm. I znowu to nie wychodzi z Polski, wychodzi ze Związku Radzieckiego. Najostrzejszy przykład to jest proces Slanskiego w Czasowacji, czołowego działacza komunistycznego, który razem z dwunastoma towarzyszami jest powieszony jako szpieg sejonistyczny. W Polsce tego nie ma, aczkolwiek jest propaganda antysjonistyczna, a przez żydowskich komunistów głównie dostali takie polecenie perwersyjne, żeby zwalczać ten nacjonalizm żydowski. Niemniej, więc mamy, mamy to stalinowskie zaostrzenie. Ale to się kończy po śmierci Stalina i można powiedzieć, że w 1956 roku PRL jest na nowo ufundowana na zreformowanych zasadach. Zostaje rozwiązane Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, liczba oficerów bezpieczeństwa jest zredukowana o połowę, kończy się przymusowa kolektywizacja, wypuszczani są duchowni, zwłaszcza duchowni katolicy z więzień i z internowania, tak jak prymas Wyszyński. Są są duże zmiany, z których pewna część jest trwała. Nie wszystkie, ale część jest trwała, na przykład taka, że nigdy potem nie było przymusowej kolektywizacji, nie wsadzano biskupów do, do więzień, aparat bezpieczeństwa nie stosował powszechnego terroru. To już nigdy nie wróciło. Więc mamy PRL-BIS, powiedzielibyśmy dzisiaj, taki nowy, i on wydawałoby się, zaczyna się pod dobrymi auspicjami znowu dla mniejszości. Między innymi komisja KC do spraw mniejszości powstaje i, co jest bardzo ważne, władze zgadzają się na emigrację Żydów. I wtedy wyjeżdża z Polski ponad 50 tysięcy ludzi, którzy deklarują jako ich rąk Izrael. I tam są także działacze TSKŻ, członkowie partii, oficerowie Wojska Polskiego do niedawna, czy Urzędu Bezpieczeństwa, ci ludzie, którzy byli bardzo zaangażowani w taki projekt Polski dla Żydów jeszcze parę lat temu, właśnie ten stalinowski. I okazuje się, że, że się zawiedli. Niektórzy się zawiedli na komunizmie, jak no, te zbrodnie Stalino zostały ujawnione i mogli zacząć o tym myśleć. Inni... Z innych powodów, 56 rok to jest też fala incydentów anty, antysemickich, tak? ponieważ ogólnie dyscyplina społeczna zmalała w ramach ogólnego rozluźnienia tych żelaznych okowów stalinizmu. Natomiast to jest bardzo ciekawy moment we wspomnieniach. W początku 57 roku wraca religia do szkół i wtedy dzieci żydowskie, które albo są z rodzin religijnie żydowskich, albo z rodzin niewierzących, a religijnych, nagle są wyalienowane. I tu jest taki moment, ten problem społeczny, nie politycznego nacisku, ale problem społeczny, ale zarazem w partii trwa walka między frakcjami i jedna z frakcji w partii używa argumentu żydowskiego, że za dużo tych towarzyszy żydowskich na różnych stanowiskach i trzeba zrobić regulacje. I to jest bardzo ciekawe, że mamy jakby oddolny powrót pewnych uprzedzeń, właśnie nie wiem w tej a komunistycznej, katolickiej części ludności i wewnątrz partii taki sam ruch. Niemniej ten system się stabilizuje i na tle całego bloku radzieckiego Polska jest najlepszym krajem dla Żydów do życia. PRL na tle ZSRR, a nawet Rumunii czy Czechosłowacji jest krajem, gdzie kultura żydowska zarówno jidyszowa może się rozwijać. Jest jedynym krajem, gdzie organizacje zachodnie Żydów mogą przysyłać pieniądze na życie żydowskie. Większość pracowników TSKŻ była opłacana z pieniędzy z jointu od amerykańskich organizacji żydowskich. W ogóle niespotykane w świecie komunistycznym. Więc to jest dosyć dobrze, to, to wygląda. I na przykład po tej fali emigracji z lat 50. Emigracja do Izraela jest niewielka, mimo że można wyjechać. Najłatwiej ze wszystkich krajów na zachód od Żelaznej Kurtyny można było wyjechać do Izraela. Jak ktoś zadeklarował żydowskie pochodzenie. I jeszcze jedna ważna rzecz. W trakcie tej wielkiej fali emigracji 56-58 Władze podjęły decyzję, żeby automatycznie wyrażać zgodę na zmianę obywatelstwa emigrantom do Izraela. Co to znaczy, skomplikowane zdanie? Otóż już wcześniej, od 1949 roku, jak ktoś chciał wyemigrować do Izraela, musiał złożyć wniosek o zmianę obywatelstwa. Nie to, że mu odbierano, to on prosił o tą zmianę, ale de facto mu odbierano, bo jak nie złożył wniosku, to nie dostał zgody na wyjazd. Chodzi o to, że dotyczyło to tylko dwóch grup emigrantów z Polski, Żydów i Niemców. Dokładnie tych, którzy się deklarowali jako Żydzi i Niemcy. Co to znaczyło, że inny imigrant, jak wyjechał na przykład do Ameryki, to mógł potem wrócić z polskim paszportem, ale jeśli był Żydem albo Niemcem, nie mógł wrócić. Był już obcokrajowcem. I tutaj, właśnie w tym rzekomo marksowskim projekcie komunistycznym, pojawia się taka linia, że coś jest innego z tymi Żydami. Że owszem, mogą tutaj mieszkać pod warunkiem, że uważają Polskę za swoją jedyną ojczyznę. To jest taki szczególny pomysł, że można, mieć, można tylko jeden kraj kochać, nie można dwóch. I zaraz do niego wrócę. Więc po tych latach 60., -tych, kiedy, jak mówię, względnie było to dobrze, i na przykład rozwijały się nowe formy bycia Żydami, a dokładnie Polakami żydowskiego pochodzenia, którzy wyjeżdżają na na kolonię tskr przychodzi szok. Roku 67-68, i to Państwo zapewne słyszeli, zwłaszcza ci, którzy bywali w tym muzeum parę lat temu, jak obchodziliśmy 50. rocznicę wydarzeń marcowych. Otóż po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie kraje Bloku Radzieckiego, w tym Polska, za wyjątkiem Rumunii, stają twardo po stronie krajów arabskich, potępiają Izrael, zrywają z nim stosunki dyplomatyczne i prowadzą u siebie na swoim terenie antyizraelską kampanię. Że Izrael to jest agresor, morduje cywilów. Są często przedstawiani żydowscy żołnierze jako żołnierze Wehrmachtu albo SS. Moshe Dayan, polityk żydowski, jest przedstawiany z opaską, z, z, ze swastyką. Więc jest bardzo taka brutalna kampania, ale ona nie odbiega specjalnie od sposobu przedstawiania Izraela w prasie radzieckiej wcześniej. Natomiast to jest ciekawe, że pojawia się tam wątek syjonistów w Polsce. I sam Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz partii, ten wątek wprowadza publicznie, go czyni, co prowadzi do pewnych sporów w kierownictwie. Na mnie to jest ważne, że potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa, zaczyna przygotowywać wszystko, zaczyna prześwietlać wszystkich ludzi pochodzenia żydowskiego, których zidentyfikuje. I identyfikuje ich stopniowo. Zrobili taki katalog na, na ponad tysiąc osób, udało im się zidentyfikować sporo więcej, nie mniej. Jeszcze w sposób skryty Żydzi nie stają się jeszcze wrogami, ale stają się podejrzani z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. I najlepiej to ujął Antoni Słonimski, który powiedział tak: tu się zgadzam z Towerszem Gomułką, że każdy człowiek powinien mieć jedną ojczyznę, ale dlaczego to ma być Egipt? Dlaczego miarą patriotyzmu Polaka ma być bezwarunkowe poparcie Egiptu w wojnie na Bliskim Wschodzie? Słonimski po prostu się wyśmiewał z zależności od Związku Radzieckiego. Polska nie miała żadnego interesu w tym, żeby wygrał Egipt, albo wygrał Izrael, albo ktokolwiek inny. Natomiast to, że właśnie przywódcy Polski wybrali, tę decyzję świadczyło o zależności. I od tego momentu znowu jest tak, że możesz być Żydem dobrym Polakiem, ale musisz potępić Izrael czegoś nie oczekuje od innych Polaków, tylko od Polaków pochodzenia żydowskiego. Więc znowu się pojawia jakiś warunek, który sprawia, że no niby są równi, ale tak nie do końca, jest inaczej. I to w połączeniu z paroma innymi czynnikami walki frakcyjnej w partii, różnych problemów społecznych, buntu młodzieży, w marcu 1968 roku prowadzi do jawnej, antysemickiej, kam... znaczy jawnej, nie jawnej, bo się Żydów nazywa syjonistami, ale każdy wie. Mój ulubiony dowcip z tego okresu jest taki, synek przychodzi ze szkoły, tato, jak się pisze syjonista? Sionista czy syjonista? A to to mówisz, Nie wiem, ale przed wojną pisało się przez rzec. I to była właśnie treść tej nagonki. I tu, proszę Państwa, wyjeżdża około 15 tysięcy ludzi, deklarując Izrael jako kierunek. Ale dlaczego tak robią? Bo żeby wyjechać, muszą zadeklarować Izrael jako kierunek. Tylko jedna czwarta z nich pojechała naprawdę do Izraela, trzy czwarte pojechały gdzie indziej do Danii, Szwecji, Francji, Stanów Zjednoczonych. Trudno to nazwać syjonizmem. I najwięcej mówi o tym zdanie jednego z nich, który wiele lat później, spytany, dlaczego wyjechał z Polski, odpowiedział takim zdaniem: Wyjechałem z Polski, bo był to jedyny kraj, w którym nie mogłem być Polakiem. On mógł być Polakiem w Szwecji, on mógł być Polakiem we Francji, on mógł być Polakiem w Ameryce. Ale w Polsce mu tego miana odmawiano, że nie jest Polakiem. Jedyny kraj na świecie, gdzie mu tego odmawiano. I to o to właśnie chodziło. O ten rodzaj wykluczenia. E, teraz proszę Państwa, bo mój czas się kończy, chcę przeskoczyć do współczesności. No i co z tego wynika? Nie odpowiadamy za Eligiusza Niewiadomskiego. Żaden z nas nie miał wpływu na jego czyn. Nie odpowiadamy za nagonkę na Narutowicza, która się toczyła. Ona się toczyła wiele lat przed moim urodzeniem i przypuszczam wiele lat przed urodzeniem Państwa. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu, więc w żadnym rozsądnym sensie nie możemy za to odpowiadać. Ale odpowiadamy za to, co zrobimy z tą wiedzą dzisiaj. I co robimy z tą wiedzą dzisiaj? Co się dzieje w Polsce z wiedzą o Narutowiczu, o Żydach w PRL o 68 roku? Z jednej strony, no tak, dobrze się dzieje. Rozwijają się badania. Mamy cały szereg bardzo dobrych publikacji o Narutowiczu, o zamachu na Narutowicza, o procesie, o polityce endecji, o kampanii prasowej. Dobrze. Z drugiej strony, nie, to jeszcze jakby będą więcej tych stron, będzie niż dwie. Z drugiej strony mamy nie tylko akademickie badania, ale publiczne pamiętanie. Są ulice Narutowicza, place Narutowicza. Tak, jest pamiętany, że był taki prezydent. Był film o zamachu na Narutowicza. A zarazem na marginesie mamy zjawiska takie, jak Państwo widzieli na zdjęciu. Mówię na marginesie. Ludzi, którzy mówią, nie, to był bohater, to był człowiek zasad. Ktoś mu przynosi kwiaty na grób. Ale dla mnie jest ważniejsze jeszcze coś, że nie było żadnej wielkiej dyskusji o motywach Narutowicza. Mieliśmy dyskusję o bardzo wielu sprawach w Polsce, w tym o historii polsko-żydowskiej, ale o tym nie było dyskusji, a jest to fundamentalna dyskusja dla tego, jak rozumiemy, do kogo należy Polska. I w związku z tym ona nie jest tylko dyskusją, czy Polska należy też do żydowskich Polaków, czy polskich Żydów. On jest dyskusją o tym, co z tymi, którzy nie pasują do sztancy lidera takiej albo innej partii. Co z drugim sortem. A gwarantuję Państwu, że jak raz ktoś zaczął sobie wymyślać drugi sort, to się nigdy nie zatrzyma. Nawet ci, którzy dzisiaj należą do pierwszego sortu, jutro mogą nie należeć. To jest fundamentalna dyskusja i jej nie było. I ja bym chciał, istnieje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dumowskiego i Ignacego Paderewskiego, który otrzymuje miliony z kasy publicznej, żeby się tą sprawą poważnie zajął. Na przykład, żeby opublikował głosy prasy wyrażające myśl narodową Romana Dumowskiego i ruchu narodowego z okresu nagonki na Narutowicza. I powiedział: Tak, tak właśnie sądzimy. Chcemy, żeby Polska była taka. Niech to powiedzą. Nie, nie ma czegoś takiego. Natomiast nie ma też uczciwego rozliczenia się z tą sprawą. Mamy przyszłość, przeszłość wyczyszczoną z wyzwań, przeszłość, nad którą nie wymaga zastanowienia, przeszłość, która ma tylko chwalebne wydarzenia. Kiedyś pewien historyk spytał się: Jedwabne czy Westerplatte? Co mamy pamiętać? Mi to przypomina równie trudne pytanie, czy należy mieć zęby czy nogi. Zęby czy nogi, proszę Państwa. Myje jedno i drugie, od razu odpowiem. Przyznam się. Więc fałszywe pytania prowadzą do fałszywych odpowiedzi. Niemniej ja się ucieszyłem z tego pytania, dlatego, że to była część wielkiej polskiej dyskusji o jedwabnym, notabene największej dyskusji o historii Polski w III Rzeczpospolitej. Największa dyskusja o historii Polski dotyczyła historii polsko-żydowskiej i zbrodni popełnionej na polskich Żydach. I to było bardzo cenne. Więc ja się cieszyłem nawet z błędnych odpowiedzi. Dla mnie było ważne, żeśmy o tym rozmawiali i w trakcie tej rozmowy tworzyli język, żeby się nie zgadzać i nie bić się, nie obrażać się, wymieniać argumenty. Bo jak tego języka nie ma, nie możemy dyskutować na żaden temat. O 68, zwłaszcza w tym muzeum, mówiliśmy bardzo wiele i to było bardzo ciekawe, bo w zasadzie wszyscy potępili nagonkę antyżydowską z 1968 roku, tylko niektórzy podkreślali, że to była komunistyczna nagonka antyżydowska. I ja się zgadzam, napisałem o tym książkę. Niemniej to była komunistyczna nagonka antyżydowska, która wielu ludziom się podobała. Uczciwym patriotom. Właśnie badam przypadek człowieka, powstańca warszawskiego, który wziął udział w tej nagonce i potem został docentem. Awansował bardzo szybko. Tak się złożyło, że mu to przyniosło pewne korzyści. Natomiast to muzeum i też ja osobiście byliśmy atakowani za to, że my wyciągamy błędne wnioski z przeszłości. Że dobry wniosek jest taki, że to komuniści zrobili, a my nie mamy z nim nic wspólnego. A zły wniosek jest taki, że być może dzisiaj ktoś mówi takim samym językiem jak w 1968 roku. I ja nawet nie mówiłem że to jest antysemickie. Ja tylko mówiłem, że to jest uderzająco podobne do tego języka. I być może coś, co było obecne w 1968 roku, nie zniknęło i istnieje dzisiaj. Nie ci sami ludzie, nie, takie, nie te same zachowania, ale podobny sposób myślenia i mówienia, że on jest obecny nadal. I trzeba o tym rozmawiać. I tutaj, wracając do mojego pytania, czy jesteśmy odpowiedzialni? Za przeszłość nie. Za to, co z nią robimy, jesteśmy odpowiedzialni. I pierwszą rzeczą w związku z tym to jest taka, żebyśmy o niej nie milczeli. Jeżeli jest jakaś przeszłość, o której wiemy, że jest ciężarem, który masz noże pociągnąć na dno, a właśnie pociągnął parę razy, tak jak w 1922 roku nieomal doprowadził do wojny domowej i doprowadził do zabicia legalnie wybranego prezydenta, to jeżeli nie będziemy o tym rozmawiali, to jesteśmy skazani na powtórzenie pewnych błędów. Dlatego, ponieważ na sali jest, jak się mi wydaje, parę nauczycieli i edukatorów, kluczowe jest zadawanie pytań przeszłości. Czyli nauka zadawania pytań, jak się uczyć uczenia o przeszłości, ja rozumiem to tak. Uczyć się i innych zadawać pytania i uczyć się szukać odpowiedzi. Ja nie chcę uczyć kogoś gotowych odpowiedzi. Ja chcę, żeby on sobie czy ona znalazła swoją odpowiedź. Dlaczego? Bo każde pokolenie ma trochę inną perspektywę na przeszłość i może zadawać inne pytania i może osiągać inne odpowiedzi. Nie moją odpowiedź. Ale ja chcę, żeby to pokolenie miało swoje odpowiedzi na te pytania. Więc umiejętność zadawania pytań i umiejętność szukania odpowiedzi. I tego właśnie nie mogłem znieść u ludzi, którzy w ostatnich latach zakazywali historykom zadawania pewnych pytań. Grozili im: jak zadajesz takie pytanie, to jesteś wrogiem narodu, zdrajcą. Bardzo łatwo rzucali te oskarżenie. Niemniej, niemniej być może nowe pokolenia będą zadawały inne pytania, ale warto jest zadawać pewne pytania zawsze. Pytania o sprawiedliwość, pytania o prawdę i pytania, a jakie były konsekwencje? o następstwa wydarzeń, o konsekwencje decyzji, o konsekwencje słów, które padły. O to zawsze warto spytać. Nawet jak ktoś nie chce, to sądzę, że powinniśmy ludzi do tego nakłaniać, żeby o to pytali zawsze. I to jest nasza odpowiedzialność za przeszłość. Dziękuję bardzo.